Witam w kolejnym odcinku z Security Breach Ruin. Dzisiaj udamy się do Bonnie Ball po to, by znaleźć tam pewnego animatronika, o którym wiem, ale nie widziałem, jak się tam dostać, nie widziałem, jak on wygląda, nie wiem dosłownie gdzie jest, wiem tylko, że jest w Bonnie Ball gdzieś przy miejscu, gdzie chodzą małe Music Many i gdzieś, gdzie trzeba tam kręglami rzucać, nie rzucać, no tu, no wiecie o co chodzi, więc lecimy do Bonnie Ball, kolejny odcinek z Ruin, jej! 10 odcinek. Będzie on krótki, będzie on tylko właśnie o tym animatroniku. No wy wiecie, jaki to jest animatronik, no ja też wiem, Glamrock Bonnie, ale chcę go zobaczyć na własne oczy, więc idziemy w tym momencie, tylko właśnie teraz jest najgorsze pytanie. Który to był chapter? Tam muzyczka. Myślę, że piąty. Tak mi coś mówi. Piąty. A może nie piąty? Czy to nie był siódmy przypadkiem? No to był siódmy. Zebałem. Dobra, zobaczymy. Roxy Raceway, no to nie to. I tak, nie grałem mega dużo w Ruin. Mega dawno w sensie. Mega dawno. Ale właśnie. A wam nie mówiłem nawet, jak mi się ta gra podoba. Ta gra to jest jak nowa gra i to jest DLC, ale to jest jak nowa gra i to jest po prostu świetne. Uwielbiam to DLC. To jest normalnie jak nowy FNAF. Jest po prostu przezarąbiste. Naprawdę mega mi się podoba to DLC. I będzie jeszcze taki odcinek, gdzie będę przychodził sobie całego FNAF'a Security Breach oraz Ruin. Ale nie, tu coś mi się źle kliknęło. I to wiem przez przypadek chapter 6. No i będzie taki odcinek, gdzie będę miał mega zabawę i fan z tego przechodzenia wszystkiego. Mam nadzieję. Bo ostatnio tak nie było trochę. No. I ogólnie cała gra jest naprawdę mega fajna. Ma mega fajne funkcje, mechaniki, fajnie jest to rozwiązane. Po prostu cała gra mi się w cholerę podoba. Jest bardzo fajna, przyjemna do grania. Jedyny moment z mojej winy i mojej głupoty, ślepy niewiedzy, gdzie się wkurzałem, to był właśnie ten segment w Bonnie Ball z małymi Music Manami, co było moją winą, ale i dalej nie wiem, jak zrobić to super ending, ale może jeszcze się za to wezmę. Zobaczymy. Cześć, Chica. Z FNAF'a 2. Boże, jak ja dawno w to nie grałem. Mieniące się śmieci. Gdzie było Bonnie Ball? Jesteśmy blisko chyba, nie? Nie, wait, sekretów nie chcę robić. Teraz nie. I ogólnie cały czas byłem przekonany, że nie da się tam wejść, po prostu nie cheatując gry, nie latając sobie. A co się okazało, no to właśnie się da. Dlatego idziemy! Ale daj, jeśli wciąż, jeśli chcecie odcinek, gdzie, o właśnie tutaj sobie idziemy, gdzie latam po mega pizza pleksie, tutaj to wszystko zwiedzam, no to zostawcie łapki w górę, naprawdę, bo to zrobimy. Czy tu zawsze tam coś było? Czy tu zawsze był taki daszek? Nic mi nie pasi. I właśnie, jest dużo rzeczy, które widziałem, słyszałem i się dowiedziałem po czasie. Na przykład Glamrock Freddy, który nas gonił, to nie jest ten Glamrock Freddy. To jest po prostu prototyp, który nawet było mu napisane na... Fuck. Na stopie mu nawet pisało, że to jest prototyp, a to nie zgadzą. Jednak skaczą.
tak zapachnął. Się ruszał. Ten odpuścił. No dobrze, wow. A! Czyli ten, co mnie gonił, się zdezintegrował, tak? Wtaw. No. I się dowiedziałem dużo rzeczy, że na przykład nigdy tutaj Berntrapa nie było. W zakończeniu to był po prostu mimik przebrany, który już był wolny, ale Blob go powstrzymał. Więc fajnie. Czyli William Aftona nigdy tu nie było w Pizzaplexie. No i mimik robił tu dużą robotę i to jest nowa postać, właśnie ten gościu z endingu. I ogólnie, no. Rzekomo tu się powinno dać wejść jakoś. Albo tu się też nie powinno wejść. Tam jest jakiś vent. Tak jak mówiłem, nie wiem jak się dostać do tego miejsca. Tylko wiem, że takie coś istnieje. Tam jest jakiś vent. Tamte gruzy mi pachną bardzo sas, jakby się tam dało wejść realnie. What are those things? They look like a DJ. Może tutaj gdzieś? Nie mam pomysłu. Jeśli długo nie będę mógł znaleźć, no to zobaczę w necie. I Grzesiu nam mówi w windzie ITP, że ten niebieski krój to jest MEIX, czyli po prostu jakby system właśnie bezpieczeństwa, i on nam nie pozwala wypuścić mimika. Ponoć Kasią, jak spadamy, no to wypuszczamy tego mimika. Co będzie dalej, nie wiem, jestem cholera ciekawy, a muszę sprawdzić, gdzie to było. Wiecie co, moje podejrzenia stały się realne, bo jest to tam w tym ostatnim tym. Tam. Tylko my się musimy tam jakoś dostać, więc... Gregory! Are you there? Już to słyszeliśmy, no. Dobra. Myślałem, że tu będzie pisać wani exit. Tu dokładnie to powinno być wyżej i wtedy powinno się tu dać wejść. Żeby tu wejść, to chyba musimy złamać te wszystkie systemy bezpieczeństwa. Ech, czy będzie znów się pierdzielenie? 3 godziny. A mnie wystraszył. Aż się zrygłem. Szukamy i wyłączamy. Wow, patrz jak mi się udało to zrobić. Już czerwone było. Ja to jestem jednak prosem. Dobra. Chcę odwrócić ich uwagę teraz. Już jestem tym razem mądrzejszy. Zabawa FNAF 3. Be like. Same powinno tu iść takie... Co? Jeszcze tam sobie siedzieć, no. I pytanie, co dalej? Co z Kasią? Bo ona spada. I ona jakby umiera, ale nie umiera, bo winda spada i...
Nie rozumiem. Nie czaję tego endingu. Dziwne jest to, że te music boty tu wracają, a tamte nie wracają. Przecież zdjąłem maskę. A mój Boże. M, E i X. No. Nie za fajnie ten system bezpieczeństwa działa. Zbiło mnie przy niej. Nasze pociągi są już martwe. My tędy będzie szybciej. Tak myślę i taką mam nadzieję. A ładne. Ale no kurde, no nie ogarniam. To niebieskie to znaczy chyba, że prąd idzie przez to. Ale nie ogarniam z jego zakończenia, no. Jeśli nie daje mi to spokoju, co będzie dalej. Kurde. Kurde. Bye. Myślę, że będzie lepiej jakoś widzieć. No i czemu on tu został? No zepsute to jest. No ja pierdzielę, no czemu on tu został? Nie pamiętam, były takie ikonki w Pizzaplexie. Szkoda, że to nie Jordan. Hehe. Pizzaplexa nie stać. Idziemy. Nie odwala. Zęskniłem się za Pizzaplexem, a tu co, a tu Pizzaplexu nie ma. Risad. Ciekawe, czy jakbym odpalił w tym, to co by się stało? What the fuck? Nie wiem, czemu to tu tak jest. Dobra, zium. Chwila, co? Nie, co? A, dobra. No halo. Siemano. Hi there. Wiesz co, wiesz, ja się wrócę. Tak. Już no, tak, wiem. Chyba da się tam już wejść. Mam taką nadzieję. Bo jeśli nie, no to ja jestem, nie wiem. To ja ogromnie wtedy nie wiem.
skrócie, jeśli wyłączymy wszystkie te mini bociki, i to jest pytanie, jeśli wyłączymy je w całym DDC, czy tylko na terenie Bonnie Bowl, to jest bardzo dobre pytanie, to wtedy nam się to odblokuje, ale ja zamierzam to zhakować, ponieważ jeśli w całym Pizza Plexie, to mi się tego totalnie nie chce robić, więc hakowando. Dobrze, teraz tak, mamy to. To działa. Wait a second, czy Kasia nie istnieje? Kasia? Co się z tobą stało? Nie ma modelu Kasi! Ale szkoda. Ale przynajmniej na kamerach ją widać. Dobra, musimy jeszcze raz dostać się do naszego pomieszczenia. Pięknym Bonnie Bowl. Cześć, Helpi. Hej. I będziemy mogli sprawdzić każdy easter egg w następnym odcinku. Więc jeśli chcecie odcinek z hakowania Security Breach Ruin oraz Security Breach normalnego, no to łapki w górę oczywiście, dobra. Gościu, dupa cię boli? Boże. Zawał. Dobra. Lecimy sobie. Boże, to jest ten moment. A co? A to w następnym odcinku. Dobra, chwila. Tutaj co się... Tutaj realnie coś jest. Tu faktycznie jest Bonnie! Że Scott to zrobił, to wow. Naprawdę wow. Mówcie mi mistrz hakowania. Pojawiłem się tu. Debugging. Dobra. Mamy to. W cholerę magiczny secret room. Dobra, zaraz się przyjrzymy Bonnim. W ogóle mam lekkie ścinki. Zaraz się Bonnim, Boniemu przyjrzymy, nie Bonnim. Tu będzie ten Ven, którego widziałem i mówiłem, że jest very sus. No właśnie. Zrobiłem to. Ja. To jest wow. Mamy Glamrock, oficjalny model Glamrock Boniego. O wow. Mikrofon. Wiesz co, jestem ciekaw, bo każdy animatronik dawał nam jakiś upgrade. Jaki upgrade dawałby nam Bonnie? To by było ciekawe, żeby się dowiedzieć, no nie? Wow. Oj, ma włosy. Cały kurde model. Kolejny mikrofon. Bo może to nie mikrofon? Nie wiem, ale wow. Naprawdę wow. Jeśli chcecie cały odcinek z hakowania całego ruin, to zostawiajcie łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku Eduwina. Jeszcze to wrzucę do odcinka, bo włączyłem sobie tryb AR. Tak wygląda Bonnie w AR. Wow. Ciekawe, czy też się może pojawić tutaj nasz kolega królik. M-E-I-X. Mamy znajdźkę z AR Help Plus. Wow. Prawda. Wow. Nie chciałem się tu tepnąć. Przepraszam. Chciałem podziwiać po niego. Ej, teraz mu się oczy nie świecą. O! Wow. Prawdę. Bardzo wow.